czego uczy mnie Biblia w Ewangelii według Jana w rozdziale 1 w wersetach od 1 do 18. Z początkiem było Słowo, a Słowo było przed Bogiem i Słowo było Bogiem. Ono było z początkiem przed Bogiem. Przez nie wszystko się stało, a bez niego nic się nie stało, co się stało. W nim było życie, a życie było światłością ludzi. A światło świeci w ciemności, a ciemność jej nie objęła. Był człowiek posłany od Boga, który miał na imię Jan. Ten przyszedł na świadectwo, aby zaświadczyć o światłości, aby przez niego wszyscy uwierzyli. Nie był on światłością, lecz by zaświadczyć o światłości. To była prawdziwa światłość, która przychodząc na świat, postawiła w świetle każdego człowieka. Na świecie był i świat przez niego zaistniał, lecz świat go nie poznał. Do swoich przyszedł, lecz swoi go nie przyjęli. Tym jednak, którzy go przyjęli, tym dał prawo stać się dziećmi bożymi, czyli tym, którzy wierzą jego imieniu, którzy zrodzili się nie z krwi ani z woli ciała, ani z woli mężczyzny, lecz są zrodzeni z Boga. A Słowo stało się ciałem i mieszkało między nami. I widzieliśmy chwałę Jego, chwałę jako jedynego od Ojca, pełne łaski i prawdy. Jan zaświadczył o nim i głośno wołał, mówiąc, ten był tym, o którym powiedziałem. Ten, przychodzący po mnie, był przede mną, bo wcześniej był niż ja. A z jego pełni my wszyscy wzięliśmy, i to łaskę za łaską. Bo choć prawo było dane przez Mojżesza, to łaska i prawda stała się przez Jezusa Chrystusa. Boga nikt nigdy nie widział. On, jedyny Syn, który jest w łonie Ojca, ten go objawił. Jednorodzony Syn, który objawił Ojca. Tak można by krótko streścić Ewangelię według Jana. Werset 18. I mamy tutaj odnośnik do 1 listu Jana, 4 rozdziału, 9 wersetu. W tym objawiła się miłość Boga do nas, iż Syna swego jednorodzonego posłał Bóg na świat, abyśmy przezeń żyli. Już pierwszy werset tej Ewangelii, w którym każde słowo jest tak ważne, że wymagałoby oddzielnej analizy, przedstawia nam Syna jako Słowo, wieczną osobę, odrębną w bóstwie i jednocześnie będącą Bogiem. Tak daleko, jak tylko może sięgnąć nasz rozum, Słowo było. Dowiadujemy się o tym z Psalmu 92 wersetu. Zanim góry powstały, zanim stworzyłeś ziemię i świat, od wieków na wieki Tyś jest, o Boże! Jednak to stwórcze Słowo, jedyne źródło życia i światłości, nie mówiło do nas z nieba, lecz przyszło na świat. Werset 9. Poddając się ziemskim ograniczeniom czasu i przestrzeni. Pozostaje to niezgłębioną tajemnicą, że Słowo stało się ciałem. Werset 14. I mamy tutaj odnośnik do 1 listu do Tymoteusza, 3 rozdziału, 16 wersetu. Bo bezsprzecznie wielka jest tajemnica pobożności. Ten, który objawił się w ciele, został usprawiedliwiony w duchu, ukazał się aniołom. Był zwiastowany między poganami. Uwierzono w niego na świecie. Wzięty został w górę do chwały. Nie przybyło ono jak chyży posłaniec, który niezwłocznie powraca do tego, który go posłał. On zamieszkał. Dosłownie rozbił namiot pomiędzy nami, nie przestając ani na chwilę być na łonie Ojca. Werset 18. Wszystko, czym Bóg jest w swej naturze, miłością i światłością, łaską dla serca grzesznika, a prawdą dla jego sumienia, przyszło do nas i zajaśniało w tej wspaniałej osobie. Lecz moralność człowieka będącego w ciemności nie dostrzegła prawdziwej światłości. Werset 5. Świat nie poznał swego Stwórcy. Swoi, jego naród, nie przyjęli swojego Mesjasza. Werset 11. A ty, czytelniku, czy go przyjąłeś? Jeśli tak, to masz prawo nazywać siebie dzieckiem Bożym. Werset 12. I mamy tutaj odnośnik do listu do Galacjan, 3 rozdziału, 26 wersetu. Albowiem wszyscy jesteście synami Bożymi przez wiarę w Jezusa Chrystusa.